Witam, witam. Z tej strony Mary Marie. Jesteśmy sobie dzisiaj u Simoleonowej wdowy, która uśmiecha się na nasz widok i mamy dzisiaj naprawdę ciężką misję do wykonania, a mianowicie... Widzicie te muchy za jej plecami? To takie jakby jej druga twarz się odzywa, niby taka uśmiechnięta, z drugiej strony zgniła, kobita, ponieważ ma na swoim sumieniu no już tyle osób i właśnie potrzebujemy ich jeszcze więcej, 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 ponieważ stworzyłam Pelagi, jej wymarzony dom, zbudowałam od podstaw willę dla Pelagi, która jest warta 335 tysięcy simoleonów. Podczas logowania się do Pelagi zauważyłam, że oni mają swój majątek szacowany na około 106 tysięcy simoleonów, więc potrzebujemy jeszcze 2,5 tyle tego, aby móc się wprowadzić do tej chaty, którą sobie Pelagia umarzyła, a raczej nie do końca, ponieważ ja ją budowałam, a ja nie potrafię budować w Simsach, więc myślę, że to nie jest wymarzony dom Pelagi. Myślę sobie, że ona nawet by nie chciała się wysrać w kiblu w tym domu, ponieważ ja nie potrafię budować w Simsach, ale naprawdę starałam się. Starałam się dla Pelagi wybudować piękny dom. To znaczy, w sumie to się nie starałam, ponieważ ja nie mam cierpliwości i nie potrafię długo budować w Simsach, no ale powiedzmy, że to, co mogłam, to uczyniłam. Więc musimy zdobyć na oko ile? No, 200 tysięcy z kawałkiem simoleonów. A wiadomo, że Pelagia nie ruszy paluszkiem nawet, żeby cokolwiek zrobić w tym kierunku. Ponadto zastanawiałam się, logując się do tej rodziny, czy istnieje w ogóle taka opcja jak spieniężenie parceli publicznych? Czy można to sprzedać, odsprzedać komuś cokolwiek, wyzbyć się praw i zdobyć pieniądze za to? Ponieważ co jak co, ale... Ta piekarnia hała nam jest totalnie niepotrzebna, ponieważ nie mamy takich umiejętności, by móc ją prowadzić. No niestety, nie możemy, musimy to dalej prowadzić, więc plan jest taki, że my idziemy na jakąś randkę do przedmieścia, aby znaleźć nowego faceta dla Pelagi, jakiegoś naprawdę mega dzianego faceta. A w tym czasie gówniarz, ponieważ gówniarz niedługo będzie no taki dość przydatny, bo będzie nastolatkiem, więc myślę, że możemy go wymasterować w gotowanie, żeby był drugim Makłowiczem i wtedy może ruszymy coś z chałwą. Tylko weź ty w końcu, ubierz się normalnie, weź załóż na dupę jakieś normalne gacie, ubranie codzienne i jedziemy sobie na przedmieścia, musimy kogoś znaleźć. Odwieźć do szkoły Sima Oiro? Ja pierdziele, ja po raz pierwszy w ogóle widzę taką interakcję. Gram w Simsy, kurde, na oko takie 50 lat, nie? Odwieźć do szkoły Sima Oiro. A w ogóle czemu on do szkoły nie poszedł? W sumie to może już nie chodzi, bo mi go opieka społeczna nie zabierze. Ma się uczyć, ale nie tego, co szkoła nakazuje, tylko ma się uczyć gotowania, żeby mamusi pomóc w biznesie. Czy ona w ogóle chce sobie zachlać mordę, napić się soku? Ja, mieszany soczek. O nie, to ten śmierdziel. Myślałam, że się zamaskuję tą kurtką, ale ja tą zakazaną mordę to poznam z daleka. Flirtuj, przyjrzyj się. Mech, mech. A czy ty podobasz mu się? No. Nie! O ty, kutangu? Jak to? Odepchnąłeś Simoleonową wdowę? To w sumie dobrze. Bo w takim układzie wygrałeś życie. Oj, bryluje towarzysko. Ej, daj mi komputer, a najlepiej telewizor za 8 tysi. Please, please, please. Kurde, on mi chyba czyta w myślach. Za 3,5, ale też git. Dobra, dziękujemy. Dziękujemy za tą jałmużnę. Pieniężymy ją, żeby być coraz bliżej willi. Flirtuj, przyjrzyj się. Znowu mech, Boże, przestań. Podobam ci się. Blisko. Co jest, no? Ja w takim układzie... To cię kręci, mordeczko. No i też bryluje. Ej, a może też mi da coś? Ej, czekam, czekam. Czekam, czekam. Nie, 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 nie zatrudnisz mnie do pracy. Nie, nie, nie. A czemu on jest wściekły na tego siwka? Nie wiadomo. Rozmawiaj po gawędkę. No musimy kogoś wytrzasnąć. Z czego kojarzę, to chyba ten koleś jest bogaty. Może zagwiszcz? Kurde.
No zabrylował towarzysko, to znaczy, że coś jednak tam widzi w tobie potencjał, chociaż na koleżankę. Eliksir miłosny, no jasne, że nie. Ach, więc musimy tak na sucho. A nie masz z nim chemii wcale, przekreślony piorunek, no to fajnie. On ma w ogóle zauroczenia. O, może coś jednak z tego wskrzesimy. Może spróbujemy jednak na randkę pójść. Jak to, ma zauroczenie i nie chce z tobą na randkę iść? A chociaż powie ci, gdzie on pracuje? No, kurde, ciężko, no strasznie. Na flirtowanie przystał. Pamiętam. Jak to przyjrzyj się Simowi teraz już w ogóle nic nie możesz z nim zrobić? Boże, nienawidzę życia, no. Jezu, jeszcze plotkujesz o swoim własnym dziecku. Ty krowo wrenna, obrzydliwa. Że źle dorósł, bo tak się strasznie źle nim zajmowałaś i miałaś je w dupie. To swoje dzieci. Ta gra jest podła, naprawdę. Nie musisz nikogo obgadywać, szkoda. Ale zakładam, kto by to był. Pewnie twój syn. A dawaj jeszcze jedną plotkę. Jeszcze o swoim zmarłym mężu. Tym mędo cholerna. Ty durny plastiku, wiesz dlaczego twój mąż zdradził twoją byłą żonę? Przez ciebie, idiotko, ty się w tym momencie śmiejesz komuś, obcemu kolesiowi, w żywe oczy, że doprowadziłaś do rozstania dwóch osób. Ona nie jest normalna. I on właśnie, ta jego mina chyba potwierdza, że o kurwa, kogo ja w tym momencie poznałem. Może na pusty pęcherz lepiej nam wejdzie gadka. No da się oczarować, Jezu, jesteśmy w domu. Mam wrażenie, że on naprawdę może mieć dużo hajsu, może mieć duże wyposażenie i tak dalej. No wreszcie, Boże. Prawie cały dzień minął, ale się udało. Jest, jest, jest. Zapytaj, w jakim zawodzie pracujesz? Ja mam nadzieję, że tego mi nie popsujesz i będziesz mieć jakąś ładną pracę. Kucharz. No, pamiętam cię, mordeczko, bardzo dobrze z Dziwnowa, tylko wtedy byłaś pod innymi personaliami i tam miałeś na maksa chyba bycie złoczyńcą, tutaj tylko kucharz. A Kasiorka, obrazisz się, czy w końcu możemy to od ciebie wydębić? No, 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 no. Może idźmy na jakąś inną parcelę coś zjeść, bo tutaj nie ma za bardzo co do jedzonka. Teraz mi Pelagia zdechnie i co, nawet nie zobaczy tej pięknej willi. Cudownej willi, którą dla niej wybudowałam. No dobrze, może teraz nam się uda coś trochę bardziej poflirtować, ale pierw Pelagia musi coś zjeść, bo jeżeli nic nie zje, to niedługo dołączy do swoich byłych mężów, więc trochę Lipton. A gdzie ten debil poleciał? Halo? No chodź, chodź. Postawię ci, kolego, postawię ci. Ale ja ci postawię jedzonko. Na dobry początek, nie? A potem może postawię coś jeszcze. Czekaj, możesz z nim flirtować? Poczęstuj kawałkiem. Na pewno tego nie jadłeś, to jest łosoś, mordo. Gdzież on polazł, no, do klopa. Nie. Nie. Nie cierpię tych Simsów. I gości rady zostanie tylko naszym wspomnieniem. Co ja mam teraz zrobić? Nie. Już tyle się namęczyłam. Mieliśmy prawie randkę świetną, no zabrakło piksela. Kurde. Nienawidzę tej gry. Ej, kurde. Kurde mordy, cud się stał. Bo ja zapomniałam o tym fakcie, że oni zmieniali parcele, więc między parcelami zapisała się rozgrywka i ona ma w pamięci tego całego gościerada i nawet mają spoko jak na nich już związki, więc już chciałam kłaść lachę w ogóle na to. Chciałam się wkurzać na tą grę. Już mało co nie wyrzuciłam kompa za okno. A tu jednak cud się stał, no kurde, super, no normalnie Bozia nade mną czuwała, że wtedy uznałam, że warto coś zjeść Pelagią i zmienić parcelę. Mam więcej szczęścia niż rozumu, to się potwierdza zawsze. Zawsze i zawsze, więc zadzwoń jeszcze raz, zaproś go na randkę, mam nadzieję, że on się zgodzi, no bo macie już te związki naprawdę takie porządne, no. Dobra, ty...
Kuchmistrz mały, ucz się, kurde, bo jak mi tutaj wyewoluujesz na nastoletniego parcha, to masz mi utrzymywać piekarnię hałę. Nie! Masz uczynić, że piekarnia hała okaże się piekarnią hałwa. A najlepiej, żeby ta piekarnia była chwałą i żeby przyniosła nam dużo simoleonów. Uff, dobra, dom. Kurde, ale właśnie ona wróciła z tymi statami. Jest turbo głodna. A nasz mały Makłowicz jeszcze jest zbyt mały, żeby dosięgnąć do kuchenki i coś ugotować. Bieda, 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 bieda. O, ale jest nasze kochanie. Jakie soczyste całusy. A oczywiście co, nawet nie możecie się objąć romantycznie. Co za głupia gra, naprawdę. No ruszcie się trochę. O, pocałuj. No i pięknie. Już mamy go w swoich szponach. No i super. Takie tam 200 tysięcy simoleonów. Masowanie w dobie koronawirusa. Minimum 2 metry odległości. Ile nam dasz hajsu? 20 tysięcy prawie. W sumie to sporo. Siema. O nie, dlaczego masz w wyposażeniu tylko dwa krasnale? Stół do szach i szampana i dwa te. Myślałam, że coś będziesz mieć więcej. Ziomi, no i popsułeś. Mamy nagrodę zawodową, która jest nam naprawdę niepotrzebna i w ogóle zbyteczna. Jeszcze kosztuje 0 simoleonów, ale jak już ją mamy, to przygarniemy z miłą chęcią, tylko nie wiem gdzie. Fabryka czekolady w prywatnej siłowni Pelagi. To brzmi jak dobry challenge. To mnie zmartwiłeś, naprawdę. 812, chyba że ma jakieś rangi. Nie ma rang, no jak na złość. Ajajajajajajaj. No dobra, no ale jak już tutaj przylazł, to tradycji musi stać się zadość, czyli pieść. To cały gorące, no i musimy doprowadzić do śluba, no. Przyjmie? Przyjęła. Dobra. Pelagia to w sumie już tak z automatu, tak dobra. Next please, next please. Nawet się nie zastanawia nad tym, czy przyjąć tą obrączkę, czy nie. Będzie bardzo romantycznie. Bardzo, bardzo. Masz przyjaciół, kolego? Powinieneś mieć. Wyglądasz na takiego, który ma przyjaciół. No i masz tych przyjaciół. Masz jakiegoś faceta? Tylko ten. Ale może być naszym gościem, ponieważ może być też w przyszłości kolejnym mężem Simoleonowej wdowy. Musimy korzystać z takich szans. Ona w ogóle chce Barabara. No tak, trzeba jeszcze zrobić Barabara przedśmiertne. Zapomniałam. Dzięki, Pelagia, że pamiętasz o tym. Możecie zrobić Barabara. Ona jest zbyt głodna na Barabara. Serio. To cię gości rat nakarmi mleczkiem, jakkolwiek to brzmi. Ale to brzmi prawdziwie. Nie chcę mleczka. Jezu, to pokaż, że jesteś dobrym kucharzem i zrób jej żyć. Jesteś tym dobrym kucharzem, jesteś. Znaczy nie, masz 4 punkty gotowania. To tyle samo, co Pelagia, no. Po prostu oszustwo fest. No jak można być kucharzem i mieć 4 punkty gotowania na 10? Bo ten Bachor już zaraz będzie mieć więcej. No po prostu wstyd. Dobra, Bachor, miej dzień dziecka, miej McDonalda. O, Dagmara. O, o, cudowna świadkowa na ślubie. Dagmara to jest normalnie wymarzona sprawa. Zamknij mordę, Dagmara. Dobra, bądź miła dla tego dziecka i zachowaj mu McDonalda, żeby miał na urodziny jutrzejsze. Ej, w sumie dobre, no. Weź śluba. O nie, poczekaj, jak ty masz na nazwisko Farciarz. O, właśnie, Farciarz. Czy z Feniksa zrobić Farciarz? Po prostu to jest nazwisko idealne dla Pelagi, więc mogłaby być przez chwilę Farciarzem. Myślę, że ona jest taką Farciarką. W sumie Feniks to trochę nudne nazwisko, tym bardziej, że w sumie twoja córka przejęła to nazwisko. A w ogóle myślałam, że on się idzie myć. On idzie myć swoją przyszywaną córkę. Przestań. Przestań. Co byś nie robił i tak twoje przeznaczenie jest być tutaj w tym ogrodzie, więc już tam przestań się podlizywać. No bierz ten zasrany ślub, no. Jak to śpi? What the fuck is that? Chyba trochę ci zimno? A może włączę cutscenki na ten moment, bo będą piękne filmiki ozdabiane tymi nagrobkami, które tutaj się patrzą na te śluby. Oj, zaraz sobie będziemy zarywać do Piotra klątwy. I Dagmarka będzie przy ślubie. O, sweet. Ej, co jest? Dlaczego nikt nie wziął ślubu w końcu? Zostaw to dziecko, to nie jest twoje dziecko, nigdy nie będzie. Przestań. To dziecko jest tylko przez chwilę twoim dzieckiem, dosłownie przez milisekundę. Nie płyty? Poezja.
istavla mova. Vo podile va mone. Jastavla. Dobra zabawa. Jak jest dobra zabawa, to znak, że trzeba zepsuć tą zabawę. Więc teleportuj się tutaj. No oczywiście, no to już jest taki stały punkt. A gdzie jest ten klątwa? Może poszedł moczyć dupę. No idzie moczyć dupę. Dobra, rozmawiaj pogawędkę. No chodź, 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 chodź. Chodź, 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 chodź. O jajkach, o lodach. No super, super rozmowa. Najważniejsze, że się wszystko klei. Dobra zabawa, no i git. Czyli on też pójdzie. O nie. I czemu ci się w ogóle podoba Stefan Blaszka? No i nie spodziewałam się takiego obrotu spraw. No i co teraz? O nie, musimy czekać do samego rańca, żeby go ponownie wezwać. Weź jakieś resztki z lodówki po matce. Musisz pomóc mamusi w biznesie po twoim Nie, przepraszam, ale ty jesteś synem Żakieta. No tak, to w sumie już w ogóle nosisz takie wielkie brzemię na sobie, aby poprowadzić tatusiny i babciny biznes. A co on taki na pomarańczowo? A, bo siusiu i ten kąpiel. Jeszcze w ogóle se bałwana tutaj ulepił. I tak w sumie znajdź 10 różnic między obrazkami. Ten bałwan taki rozpłaszczony i on, kurde, na tym śniegu. I w ogóle ten łeb ma pod śniegiem. Straszne. Urodziny Ojro jeszcze musimy wykonać w tym odcinku. Zasługuje na to, aby być parobkiem matki. Tej się strasznie nudzi. To do klątwy dzwonię, jak się strasznie nudzisz. Klątwa, klątwa. Co ten dzieciak? No Jezu. No to się pobaw. Pobaw się konikiem. Jakkolwiek to brzmi. Dobra, myślę, że może już to czas zamówić sobie randeczkę z tym kolesiem. Jak to nie masz ochoty? Boże, kolejny Sim, z którym pewnie nie mamy chemii. No dawaj. Nie mogę wyjść z domu. No żale, żale, no. No dawaj, no przestań być takim debilem. O, za pierwszym razem nie, a teraz... No jednak dobra, przyjdę, w sumie odwidziało mi się. Przyjaźnie się da? Tak, ty. Dawaj, przyjaźnie go. Niedobrze. Filar drużyny, Boże, to chyba nie jest zbyt dobry zawód, no. Ale to nazwisko klątwa po prostu byłoby idealne. Myślę, że po prostu nawet nie za ten sam fakt, że ten koleś może mieć dobrą pracę czy coś. To po prostu za to nazwisko. My musimy się z nim hajtnąć dla tego nazwiska. Ucz się gotowania. A jak będziesz nastolatkiem, to będziesz się bawić innym konikiem niż takim plastikowym, więc spoko, nic się nie omija, Ojro. Nic się nie omija. Jakaś laska idzie. O, Laura klątwa. Czyżby siostra tego ziomeczka? Ale incepcja. Jeszcze ten zdechnięty praktycznie mąż w tle. Piękne. Nie, tych z serduszkiem nie chcemy. Będzie Klara Łuchacha, która pewnie nie przyjdzie, bo ona nas zawsze osrywa. Ale za to Misiek Wiosenka to taki typowy friendzone. To Pelagia nie pierdnie, to on to wykonuje i jest jej zawsze bliski. Dobra, czyli ktoś nie przyszedł, to mam nadzieję, że jednak Misiek Wiosenka dalej jest takim friendzonem, a nie, że stracił do niej sympatię, bo będzie trochę lipa, jak nikogo nie zastaniemy na urodzinkach. Gościrat nie żyje. Ale on chyba właśnie umarł z powodu wyziębienia, a nie z powodu głodu. Bo głód jeszcze miał w miarę spoko. No to masz naprawdę, Ojro, zajebiste, super, cudowne urodziny, najlepsze pod słońcem. My sweet 16. Jak to koszmarne. Jak to koszmarne. Ona miała obawę, że gościrat zginie? Halo? To naprawdę, młody, masz zajebiste urodziny. Twoja matka schizofreniczka? Prawda? Kto jak kto, ale gościrat? Gościrat w tobie aż takie żądze spowodował, że chciałaś być z nim na stałe, a się nie dało? Bardzo mi z tego powodu wszystko jedno!
Miałaś o wiele lepszych tych mężów w życiu. No trudno, no. Młody, no cóż, no. Matka wariatka, no w sumie to nic nowego. Od zawsze coś miała za deklem, tylko teraz to tak jakby bardziej wyszło na jaw. Więc no, zdmuchnij świeczki. Happy birthday. Twoja matka jest świruską od zawsze, tylko teraz właśnie z niej to wypełzło na wierzch. Chyba po raz pierwszy ona w ogóle ma taką zjechaną tą aspirację. O, lokaj, no spoko. Zawsze dodatkowy gość na urodzinach tego bachora. Bo chyba nawet Wiosenka się tym razem na nas wypiął. Może właśnie, ej, może nie z powodu tego, że mąż jej zginął, tylko dlatego, że może Wiosenka ma wywalone. Tak zwariowała. Nie, no Wiosenka, wiedziałam, że Wiosenka to zawsze musi być. A ty czego ryczysz? Tak po prostu, bo chcesz, żeby ktoś cię nauczył mówić. Może twój brat cię nauczy mówić. Sprawdźmy, czy się da. Tak, jak płaczę. Myślę, że tak. Zastanawiałam się nad tym, jaką mu dać aspirację i myślę, że w sumie zdobywanie wiedzy będzie idealne, bo on w sumie, tak sobie myślę, że chciałby się wydostać z tej patologii, uciec do matki, uciec od wszystkiego, ale i tak właśnie ta klątwa, którą chciałam nadać Pelagi, będzie silniejsza od niego samego i on tak czy owak, jakby nie chciał, i tak zostanie w przyszłości Simoleonowym wdowcem. Więc akceptujemy. Poczekaj, poczekaj. Kolego, drogi złoty, najukochańszy, czy ty możesz swoją siostrzyczkę nauczyć mówić? Że ona nie ma oparcia w matce, to może chociaż w tobie? Nie, nie możesz. Dlaczego? Myślałam, że możesz. A ona jest wolna, więc. Kurde. O, ten klątwa mnie, kurde, nęci cały czas. Kurde, ale on gdzieś tutaj musi być, bo ja go nie widzę w telefonie. A ten koleś, nie wiem, rozpłynął się naprawdę w powietrzu, bo go nie widzę. No jak tu śpisz? Halo? Ja tu chciałam cię na randkę umówić, a ty mi tutaj śpisz. Niedobrze. Ty, zaproś na randkę w cimno. Chociaż spróbujmy, no, ziale, ziale. Z mężczyzną takie. No mam nadzieję, że mi dobrego za taką stawkę podeślę. Tylko żeby to nie był student, proszę. Okej, zaliczyło, że to jest poważne podejście do sprawy, więc mam nadzieję. Bogam, odezwij się tylko do mnie, proszę, proszę, flirtuj, oczary. To jest student na bank. Na bank spermy. Dlaczego mi studenta wysyłasz, jak ja mam upodobania, żeby mieć wytrwałego pracownika? No o co chodzi, no? Nie, nie podoba mi się to. Straciłam 3000 simoleonów, które zarobiłam na gości radzie, no. A skąd on tutaj się nagle wziął? Halo? Nie widziałam go przez tyle czasu, teraz nagle się myje jak u siebie. No to zamieszkajmy razem, jak masz jakiś problem. No przecież dlaczego? No wytrwały pracownik. No to jaki ma. To nie ma w ogóle nic wspólnego, no. Ze studentem. Ucz się gotowania, jak tam twoja siostrzyczka. Dalej jej nie możesz niczego w życiu nauczyć. Chyba gra czytają jako twoją siostrę. No tak, no to dlaczego nie możesz jej nauczyć mówić? A teraz to już niczego, tylko baw się tym. Dlaczego mówisz na swoją siostrę, że to jest to? Baw się tym. Ona jest głodna. Ciekawe, czy ten jeszcze wyżre tort swojego syna. Tak chamsko. Weź wszystkie talerze możliwe. Ona dalej wpierdziela ten tort, żeby nikt inny, żadne z jej dziecków po prostu nie poczuło tego lukru w ustach i tej słodyczy, tej przyjemności jedzenia tortu. Wszystko moje. It's mine. No jest ten ziomuś, to przyjaciel, więc może pójdzie na randkę łaskawie. A tak, tylko że nie macie chemii w ogóle, a w ogóle między sobą. Ajajajajajajaj. No to zaproś jako przyjaciela, może będzie prościej. Flirtuj, oczaruj, schlebiaj, podziwiaj, obejmij przyjaźnie. Przestań no! Mamy lokaja, mamy opiekunkę. Co ty chcesz od tego bachora? Jedź do szkoły się edukować. Póki możesz. Bo zaraz matka ci zabroni, bo będzie kazała ci wiecznie tyrać. O, idą na randkę, spoko. Akurat przy okazji sobie trochę Pelagia swoje morale weźmie i podbuduje, no bo ma taką strasznie słabą tą aspirację. O, mamy cmoknie, jest progres, naprawdę.
Pieprz, pieprz. No dawaj, dawaj, nie narzekaj. Trzymaj za dłonie. Obejmij romantycznie cokolwiek, no przestań, no. Twoja chora córka ma dzisiaj urodziny. Jezu, co? Ona chce mieć miłość z Miśkiem. A jednak w końcu koleś się wystarał. Już to chyba trzecie przyjęcie urodzinowe, na które on przychodzi i w końcu do niej dotarło, że w sumie warto by było rozkochać sobie Miśka. Ale nie, Miśek w sumie. Miśek jest na tyle bezużyteczny, że w sumie żal, żeby go zabijać. Twoja matka czyni jakieś postępy, bo patrz, pochwaliła cię. Aha, ale poszła zaraz spać, więc w sumie chyba tak nie do końca jest. Po prostu może to takie majaki przedsenne. No idź spać. No idź spać. No super, świetnie. Chociaż troszeczkę. O, dobra, myślę, że już jest trochę lepiej. Ach, jejku, pocałuj namiętnie, obejmij, rzuć się w ramiona. O Jezu, nie chcę się pieścić. Ale gorące. Gorące były, przed chwilą już ich nie ma. Niedobrze, zepsułaś to wszystko, Pelagie. No to uwódź go. I goromyce. O, jesteśmy w ogóle przyjaciółmi z Lokajem od kiedy. Przestań tym bachorem się zajmować, naprawdę. Nabij sobie randkę marzeń z tym ziomeczkiem, no. Pst. A co na to twój syn? Nie, po prostu jest wkurzony, że nie może zasnąć. No w sumie to jest logiczne. Dziękuję za fajne spotkanie. Trochę ja się chociaż potrzeby polepszyły. On nie idzie do domu? Nie idzie. Zaproponuj... O, wprowadź się. Jej! Jej! On już ma z nią miłość, no ale musi jeszcze... W ogóle jest przyjacielem z tym, ze strasznym, złym czarownikiem. Co ty chcesz? Ile 7000? No może być w sumie. Tyle jest warte twoje życie, zgodzę się z tym. Halo, Pelagia. Tutaj twój prawie że mąż przyszedł do ciebie. Pelagia! Chwila, po prostu tylko dasz mu tą obrączkę na palec i będziesz mogła iść spać i mieć go w dupie, ale jeszcze chwilę, no uspokój się. Flirtuj pieść. No. Dobra, pocałuj gorące. A co masz w plecaczku? Może masz coś fajnego w plecaczku? Jak się spodziewałam, ale no cóż, no. Lepsze to niż nic, jak to powiedziałam. W ogóle tackę masz. Masz tackę, Mendo. Tacka na placka. To jest super produkt. Ziom trzyma najwyższy poziom. Kup to, baby, bo jak nie, to w ciebie wejdę. Wykonał Czesiek. Od złych simów masz tą tackę, ty świnio. Ona jest zbyt piękna. Ja ją tutaj postawię gdzieś. Ja taki opis wymyśliłam, to ja? Boże, kocham siebie. Kocham tą Mary Marie, która wymyśliła opis tego, bo teraz czuję, że tak ostatnio jestem trochę mało twórcza, troszeczkę coś mi się skrzydełka wzięły i stępiły, podcięły, nie wiem jak to powiedzieć, ale to było piękne, rozczuliło mnie. Okej, to bądź takim pantoflem, kapciem i w ogóle i wypraw przyjęcie swojej adoptowanej córce, w tym czasie Pelagia se trochę odeśpi, zaraz będzie zaręczonko i tak dalej. Ale póki co to chociaż właśnie wypraw jej urodzinki. No, 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 wow, wow, wow. Nie, ta... Jezu, dlaczego ty się kolegujesz? Jesteś przyjacielem z jakąś małą dziewczynką. Ty, świnio! Dobra, to jego zaproś. Okej, może być. I weź, przynieś tu tortu Nemezis. A jak ten się czuje? Towarzystwo ma małe. Kurde, ej, ty mordo. Weź do kogoś w ogóle zadzwoń. Masz jakichś kolegów. Po kim masz w ogóle taki wkurz na brwiach? Dopiero teraz to przyuważyłam. Po kim masz takie wkurzone brwi dziwne? No, poznałeś kogoś nowego. Swoją pasierbicę. Jestem z ciebie dumna, mordo. Czy Pelagia wstanie? Myślę, że nie. Nawet jej się nie wyświetliło, że jej córka ma urodziny. Spoko. I dorasta jako smutne dziecko. Spoko. Jeszcze ma w ogóle jakieś ciuchy pirata. Jakieś takie najgorsze pod słońcem.
Zaprojektuj ubranie codzienne i trzeba ci trochę zmienić fryzurę, mordo. O nie, teraz się ścika w gacie, nie najgorzej. Na swoich urodzinach już impreza może być. Szybko! Szybko do kibla! Do kibla! Nie spać do kibla, ty idiotko, co to jest? Lepiej obadaj, co to jest kibel. Jak się poczułaś z tym, sikając centymetr od kibla, nawet gdybyś obkręciła swoją dupę o 180 stopni, to byś trafiła na kibel. Ale myślę, że Pelagia się wyspała. On jest głodny, ale w sumie tym lepiej. Okej, na głodniaka bierz ten ślub. Będzie spoko, obiecuję ci. Przedstaw Simowi Oiro. Wy się dalej nie znacie, naprawdę. No to się chyba nie poznacie, elo. Zaproponuj, przekaż prawa własności. Na ile ty go znasz? Dobra, to flirtuj, popieś go, bo tej mordzie głupiej. No wiem, że głodny. Jak to nie chciał najgorzej? No ej, no. Bo tu potrzeba szybkiego ślubu. Nie! The floor. Wa? The poem. La la la. O, dobry było. Noś to blowa ga. Ty głupia pindo. No, no widzisz i teraz on. On to osrał. Dotykaj go po dupie. Jak to? Ej, to najgorzej. No weźcie ten ślub zasrany. O co mu chodzi? Nie. Masz głodować. Masz głodować, bo będziesz prostszy do zajumania przez Simoleonową wdowę. Nie wystrój się, no. O nie, on idzie drinka walnąć. Boże, będzie prostszy. Uwódź go. O co mu chodzi, no? Chciał ci się oświadczyć, a teraz widzisz, jak to przeżywa wszystko. No potrzebuję jego, kurde, nazwiska. O co mu chodzi? Najgorzej, no. Co to dziecko do mnie w ogóle syczy, no? Prosiłam cię, żebyś zmieniła wygląd. I tak dalej. O co ci chodzi? No i widzisz, jak płacze przez ciebie. Teraz przez ciebie będzie płakał 5000 razy bardziej, ale no. Dobra, do brązowych tylko mam taką z custom contentu, to dawaj. Ponieważ nigdy jej jeszcze nie widziałam na Simie. No spoko, wszystko wygląda lepiej od tych kitek, mordo. Gdzie on jest? Nie podżeraj! Dobra. Między wami się odrodziła jakaś miłość. Przestań tu sprzątać, Loka i niedługo przyjdzie. Aha, asru! Co on taki na głodniaka jest nieprzystępny? Dobra, mam nadzieję, że jak ona mu się oświadczy, to będzie gituwa. Mordo, przyjmij to oświadczenie i będzie gituwa. Nie! Kurwa! Krestowo! Opo... Nebo, nebo, mowę. Osto? Aż dwy... Boże, dobra, jak on podje, to będzie trochę lepszym człowiekiem do życia. Masz te dwa kawałki. Bo i tak sobie musisz dożyć do imprezy poślubnej, więc trochę muszę cię za bardzo oceniłam. Proszę, niech ona przyjmie to kurde od niego, bo jak nie, to nie wiem, co im zrobię. Kurwa! The floor. This week. The poem. Halala. O, stawla w ogie. Moś to bo. Clear. Jezu, już nie wiem, jak to nazwać. Jesteście jakoś taką naprawdę dziwną parą. Sadomaso to chyba za mało, żeby to nazwać. O co wam do cholery jasnej chodzi? No kurde. A teraz nawet nie możesz mu się oświadczyć. O co kaman? No pieść go po tej dupie. Aha, spoko. Trzymaj za dłonie. No on ma miłość do ciebie, więc w sumie nie rozumiem, dlaczego on to wziął i osrał. Ach, dobra, Boże, tobie się chce sikać, on prawie jest, kurde, zgnity z powodu braku higieny, więc myślę, że może teraz się oświadczycie z sukcesem. Ostatnie szanse. Jedziesz z nią. No nareszcie! Żeba ty! Ty mocnia! Ty mocnia! Jest i mam! Super. Dobra, w końcu możecie się ogarnąć. O Jezu, jaki on jest w ogóle podnięty. Ale jest w cholerę głodny, co mnie cieszy. No widać, że cię mama nie za bardzo kocha, bo albo strój takiego typowego chłopka, albo takie coś, no. Usiąść przyjęcie, wesele. Exactly, my friend. To Amanda Hooligan i kogo tam masz jeszcze za przyjaciela?
Franciszka, masz jakiegoś faceta? To jest nastolatek, to jest w sumie też tak średnio. No ta laska to już, znaczy ta laska, bo to dziecko też średnio. Ten Dobromir, Podatnik albo Brandon. No. Dobra, to może tego Dobromira dajmy. Zobaczmy, co to, kto to. Już głosu zabrakło. To ty sobie zjedz naleśniczka, a ty w tym czasie sobie idź do klateczki. Tak, to było strasznie przewidywalne, no niestety, ale nie przewidziałeś tego, mordo. I zaraz. Ale przypadkiem nie powinniście do szkoły? Nie za dobrze wam? I ona jest Pelagia Klątwa, zajebiście, to nazwisko zostawiam. To nazwisko jest na całe życie jeszcze dłużej. A ten Dobromir, to w końcu jestem ciekawa, co mu w ogóle po głowie chodzi. Jaki jest twój znak zodiaku? Może tak na początku taka bajera. Co ona ryczy? Co ona chce w ogóle od życia? Jedz sobie naleśnika na pocieszenie. Od lokaja. Ona zamknie mordę. Dobrze jej radzę. Rozmawiaj po gawędkę. Niech chlujna na trzy. Fu. Matka jest schludna na maksymalny poziom. Jeden jej syn jest niechlujny w ogóle. Fu, córka na trzy jest niechlujna, w co to się wdało? Fu. Nie dziwię się, że ona olewa tak te dzieci. Totalne przeciwieństwo starej. Przestań ryczeć, co ty chcesz w ogóle, Bachor? Napad wściekłości, co ty chcesz? Co ty chcesz? Co ty chcesz? Skacz na skakance, to poskacz na skakance. Gra to rzecz, uuu, widzę, że się bawimy w swoją starą, że my chcemy non stop kupować fajne rzeczy, gra. Chyba bardziej się nada do waszego pokoju, Bachory. No. Już jest okej, okay, już jesteś happy. No to zamknij mordę na wieki wieków. No tak, cieszymy się. Wow. Słynny kuchmistrz, kurde, tak! On ma na maksa. Jedziemy jeszcze w niego, jedziemy. Umówisz się ze mną, flirtuj, przyjrzyj się Simowi. Też pewnie nie ma z nim chemii jak na złość, no dokładnie. Ona już pragnie z nimi iść na randkę, więc luz. Tylko po prostu, nie wiem, pooglądaj sobie tą figurkę. Na przykład. Okej. Okay. I zadzwoń jeszcze raz. Zadzwoń, zaproś na randkę. Powinien się zgodzić. Według moich karkołomnych obliczeń. Dom, no chodź tu. A tym przypadkiem, no to stawaj, bo mógłbyś z głodu w końcu zdechnąć. No. O przelatywaniu, o upojnej nocy i o bombie atomowej, najlepszy dowcip pod słońcem. Myślę, że zeskrabiłaś jego serduszko. Dalej myśli o Miśku. Coś czuję, że chyba nie Landgraf jest jej wymarzonym, tylko jednak Misiek. Dobromir jest dobry, ma dobrą pracę, więc można byłoby go przygruchać na chwilę, albo nawet i na dwie chwile. Przestaw Simowi Oiro. Nie. Poznają się kiedyś, prędzej czy później. Ewentualnie Oiro na jego grób przyjdzie, więc też jakaś opcja wprowadź się. Najlepsi przyjaciele, no jasne. Dawaj hajs. Ile masz? 14 tysięcy. Tylko ten jeszcze nie zdechł, kurde. Masz coś w plecaczku? Ma, no nareszcie ma jakieś większe konkrety. O dwa razy podium DJ-skie. Ja nie wnikam, co ty zajumałeś, kiedy i gdzie. Telewizor i gra i w ogóle wow. No nareszcie. Nareszcie Pelagia zyskuje w tym odcinku. Gości rad, szybko wyszedłeś, to szybko dawaj. Dawaj, wierzę w ciebie. Przestraż go. No dawaj, przestraż go. Ech, no. Co za chłopy. Nie spieszą się z niczym. No, gości rad. Dawaj, przestraż go. No nie, no kurde, no jak na złość, no. To ona powiedziała przed chwilą, że się wyżyga. I to jeszcze na oczach tego biednego Piotrka. Barabara. A on nic, ma to w dupie. No idziesz w końcu w Lulu, czy nie? W ogóle kto nam tutaj wyszedł oprócz Gościrada dzisiaj? Gościrad? Leon Feniks. Ło, same świeżynki nam tu wyszły. Nie, kibel. Pilnuj, żeby się nie spalił. Jezu, halo, co się stało?
Który to zrobił taki odwet na tobie, gościrat, czy może Leon? Dobra, zachowaj resztki. Niech mają po tobie jakąś pamiątkę, chociażby tego homara. Może nie zgrubnie, jak zgrubnie, to chociaż no... podejrzewam, że taka szama jest warta takiego grzechu, żeby zgrubnąć. Boże, a co mu się stało? Kolejny jakiś z niewyjściową mordą. Dobromir. No w sumie jest tylko to... aha. Dlaczego on ma taką mordę osmoloną, jak on jest tym typersem z hobby? Właśnie w ogóle... dlaczego tutaj tyle jest tych szczyn? O Jezu, ja się boję tej parceli. Ej, zaraz. Zaraz, nie sprzątaj tego, bo pamiętam, że jest taki protip, że jeżeli Sim stoi w kałuży, to jest większa szansa, że jego prąd zabije. Spróbuj to naprawić. Tak z ciekawości czystej, czy to jest prawda? No rzeczywiście, popieścił go prąd, ale czy go prąd zabije? No nie. On pewnie gotowanko stracił. Nie stracił gotowanka. No dobrze, to napraw jeszcze raz. I naprawił. Ach, kurde no. Dawaj, Piotruś, wierzę w ciebie i twoje umiejętności paranormalne, że zaraz wezwiesz mrocznego kosiarza. No dawaj. No głód masz czerwony na maksa, więc no dawaj. No dawaj, no już powinieneś dawno się witać z mrocznym. Halo, obudź się, nie ma. No co jest nie tak z nim? No nareszcie, myślałam, że nigdy to się nie stanie. Wreszcie z głodu wziął i... och, dobra. Nareszcie, kochanie, nie płaczcie cicho. Nie płaczcie. Nareszcie mogę wykonać ten ruch w twoją stronę. Zaproponuj oświadczyny. Ty kochasz Pelagię nad życie 100 na 100. Ona ciebie prawie też. Wow, więc... żałoba żałobą, ale pora. Po raz kolejny się oświadczyć. Dobra, myślę, że to możesz być ty. Co ty w ogóle do swojego syna i o kim plotkujesz? Znowu o tym Leonie. Coś ten Leon naprawdę za uszami to ma mnóstwo. Dawać. Jeszcze to zdjęcie byłego męża w tle. Piękne. I w ogóle obydwoje chcieli tych oświadczeń. No spoko. I klątwa czy podatnik? No oczywiście, że klątwa. Żaden podatnik mordy. Weźcie śluba. Proszę was, weźcie śluba. Pola van. E quinto. Imagini. Fondace. Has de hablar. Aquí te va. Esti. Te va. Cronto. Piękne. Trochę Dobromir z nami posiedzi. Ona za 10 dni w ogóle będzie emerytką najgorzej. Musi szybko dorabiać się majątku. Halo. Dobromirze, mam nadzieję, że będziesz o tyle dobry, że nam w tym pomożesz. A w sumie tak myślę, że po tym ziomeczku, jak się uda, jak już go się uda tam wepchać pod ziemię, to może zajmiemy się w końcu naszym targetem, czyli Mirosławem. O, zrobiłaś też nie tylko sobie, a też innym. Jestem w szoku. Pelagia, co się z tobą dzieje? Halo. Na zakończenie sprawdzimy jeszcze, o ile wzrósł budżet rodziny dzięki tym wszystkim ślubom Pelagii w tym odcinku. I ile? No 161 tysięcy. Okej, więc takim nietypowym widokiem żegnam się z wami. Dzięki wielkie za obejrzenie. Zapraszam was do moich innych odcinków na kanale. Trzymajcie się, Simsiki, z wami. Pa!